Cześć Barta, z tej strony Run Colors, nasz wideoblog. Dzisiaj ASICS, jedna z fajniejszych chyba marek, jeśli chodzi o kolaborację i jedna chyba z bardziej też kontrowersyjnych marek, jeśli ktokolwiek zna historię. Słuchajcie, oczywiście na początku parę słów historii, później zabierzemy się za konkretne modele, dokładnie za dwa tak naprawdę, za piąteczkę i trójkę żel. Potocznie nazywamy żelki. Słuchajcie, 49 rok, Mr. Onitsuka zakłada firmę Onitsuka Company Limited, zaczyna produkować buciki do koszykówki w swoim rodzinnym mieście Kobe, nie mylić z Kobe Bryant, i robi biznes. Przez 50 lat wychodzi mu to całkiem nieźle. Dwie firmy się łączą, tak naprawdę trzy, Onitsuka, GTO i Jelenek, powstaje ASICS Corporation. Co oznacza słowo ASICS? To jakby z łacińskiego Anima Sana Incorpore Sano, czy jakoś tak to się wymawia, nie jestem dobry z łaciny. Czyli nic innego jak w zdrowym ciele, zdrowy duch. Firma do dziś dnia kładzie nacisk jakby na ten slogan, na to hasło i porusza się z tym bardzo dobrze. W 1977 roku Onitsuka połączyło się z GTO i Jelenek, powstaje ASICS Corporation, ale do dnia dzisiejszego są produkowane również vintage'owe, oldschool'owe, zwał jak zwał, modele Onitsuka i również pod tą samą nazwą Onitsuka, które możecie dostać oczywiście w Run Colors, jak i w brandowych sklepach ASICS. Po tym krótkim wstępie, słuchajcie, dwa modele, które tak naprawdę wyróżniają wśród nas, wśród oczywiście kultury lifestyle, streetwear i tak dalej, buta ASICS. Jest to Gel Light 3 i Gel Light 5. Oczywiście jest jeszcze Saga, jest jeszcze Kayano Trainer, ale chyba trójka i piątka są jakby najbardziej rozpoznawalnymi butami wśród Was, wśród nas. To jest, słuchajcie, żelek, trójeczka w oryginalnej kolorystyce, 90 rok. Oczywiście też z oryginalnym pudełkiem. To nie jest muzeum, ale takie buty oczywiście istniały. W 90 roku powstaje ten but. Jest oczywiście troszkę kontrowersyjny, ponieważ, jak już pewnie większość z Was wie, język zostaje przecięty na pół. Co tak naprawdę ułatwia mega wkładanie i jest bardzo przez to wygodny. Bardzo lubiany w tamtych czasach przez biegaczy. Był również kontrowersyjny, dlatego że na samym początku Gel Light 3 pojawił się w bardzo wysokiej cenie retail i nie każdy mógł sobie na niego pozwolić. Był bardziej kierowany do ludzi tak zwanych posh, z wyższych sfer, z fashion i tak dalej. Na szczęście jego cena uległa zasadniczej zmianie, a na pewno nie cena tego modelu. Jest to oryginalna kolorystyka dzięki Bugs. Słuchajcie, pojawił się chyba w niezliczonej ilości kolaboracji. Każdy, kto mógł, położył łapę na tym bucie i wyszło to zawsze niezmiernie dobrze. Największym chyba propagatorem marki i promotorem marki oczywiście jest Roni Keith i jego promodele, jego kolaboracyjne modele, jego limitowane edycje chyba osiągają jedne z wyższych cen, aczkolwiek ostatnio na 30-lecie chyba, czy 25-lecie model Koi również osiąga zwariowane ceny. Pamiętam, że w Run Colors po Koi było około 140 osób. To naprawdę świadczy o popularności tego modelu. Trójka jest dla wszystkich, którzy mają jakby wyższe podbicie, jest szerszym butem, jest niezmiernie wygodnym butem. To na pewno się nie da tutaj nic powiedzieć. Tutaj mamy piąteczkę, która również jest bardzo często dotykana przez przeróżne butiki, przez Kifa i przez całą resztę do robienia kolaboracji. Piątka powstała 3 lata później, w 1993 roku, tak naprawdę. Charakteryzuje się neopranową wkładką, skarpetą. Jest bardziej smukła, tak? I oczywiście ma niższe podbicie, węższe, czyli troszeczkę na inny but. Oczywiście wciąż na systemie żel. Jak pewnie większość z Was zauważyła, mamy Gel Light 3 i Gel Light 5, nie ma Gel 4. A to dlatego, że w Japonii cyfra 4 jest unlucky, czyli pechowa, prawdopodobnie jak u nas 13. Więc nigdy nie ujrzało światło dzienne model 4. Może kiedyś wyjdzie, kto wie. Przeróżne modele, przeróżne kolaboracje od Hanon, Foot Patrol, Bait, nie wiem, aż mi się w głowie miesza od tego wszystkiego, ile ASICS wypuścił w ostatnim czasie. Od 6 lat
Run Colors sprzedaje limitowane edycje ASICS i robi do tego oczywiście wspaniałe eventy, które temu towarzyszą i jakby wydaniu tych butów. Słuchajcie, co też pomaga i firma widać, że pracuje nad sobą, wprowadziła w końcu uniseksową rozmiarówkę, więc też jest łatwiej w tym wszystkim połapać. Od nowego sezonu Gelite 3, Gelite 5, jak i również wiele innych zobaczymy w rozmiarówce dla maluszków. Takie. Więc to naprawdę też jest super. Warto dodać, że ASICS kompletnie szokuje jakością swoich produktów. Kiedyś to troszeczkę gorzej wyglądało, jednak teraz każdy z modeli jest naprawdę świetnie dopasowany do nogi i ładnie wszystko jest wycięte. Są to naprawdę skrojone buty. Każdy, kto z Was ma jedną parę, wie, jak wygodnym jest system gel i jak pięknie zachowuje się ten but, im dłużej się go nosi. Oczywiście wszelkie limitowane edycje budzą dużo kontrowersji i losowania, i kolejki, i tak dalej, więc ciężko jest cały czas o ten limitowany ASICS. Jednakże zapraszam do Run Colors, ponieważ praktycznie każdą limitowaną wersję mamy. Nie jest to łatwe, ale kolejka, lista i są Wasze. Jeśli nie, zapraszam na internety, gdzie oczywiście jest tego cała masa w przeróżnych cenach. Póki co wpadajcie do Run Colors, mamy całą szafę ASICS, mamy przeróżne kolaboracyjne modele, troszeczkę z innej półki, mamy Maldives Pack, mamy Aero Pack, mamy teraz Japan Pack, który jest wykonany ze świetnego raw denimu. Są to też naprawdę rewelacyjne i godne uwagi Waszych stóp buciki. Tyle na razie o ASICS. Zapraszam jeszcze raz, jak wspomniałem, na internet, zapraszam do Run Colors. Piszcie, oglądajcie, oczywiście nasz Instagram, nasz Facebook, nasz YouTube i wszystko się będzie ładnie spinać. Obserwujcie ASICS, ponieważ w tym roku masa naprawdę pięknych kolorystyk, bardzo fajnych materiałów i rewelacyjnych oczywiście butów. To tyle, ASICS, pozdrawiam serdecznie, peace.